Rewolucja w centrum miasta. Czekają nas duże zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ciasno zrobi się w okolicach Placu Grunwaldzkiego w związku z budową obwodnicy. Zmiany wejdą w życie od poniedziałku. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej zapowiada rewolucję. Plac Grunwaldzki zostanie całkowicie przebudowany. To jeden z największych remontów obok Ronda Tesco. Wyłączona z ruchu zostanie ulica Reja, a kolejowa będzie ulicą jednokierunkową z jednym pasem ruchu. Zmiany są takie, które pozwalają wykonawcy wykonywać podstawowe prace związane z budową obwodnicy. Tak więc generalnie sprowadza się do ograniczenia przejezdności w stosunku do dzisiejszych możliwości i schematy, które zademonstrujemy i będą upublicznione, to przedstawią. Generalnie sprowadza się tak w prosty sposób do tego, aby skwitować w ten sposób, że ulica Kolejowa na całej swojej dzisiejszej długości będzie jednokierunkowa z jednym pasem ruchu, co oczywiście musi spowodować pewne uciążliwości. W drugim kierunku będziemy jechać ulicą Chrobrego. Ulica Chrobrego zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Ulica Czerwonego Krzyża od szpitala w dół będzie ulicą dwukierunkową. Lubelska? Tam zakaz parkowania po obu stronach drogi. Ulica Sikorskiego przy Aldi będzie terenem budowy. Trzy pasy ruchu zostaną kompletnie wyłączone. Ruch będzie odbywał się pasami przy hali Osiru. Będzie tam ruch dwukierunkowy. Ulica Reja i Kurpiowska będą nieprzejezdne. Na Żeromskiego ograniczenie prędkości. Plac Grunwaldzki w okolicach dawnych szaletów będzie zwężony pas ruchu i dwa kierunki jazdy. Jakie objazdy rekomenduje Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta? Rekomendujemy cały czas objazd przez ulicę Uczniowską, Strzegąską, Świdnicką. W tym celu zresztą też zostały zaprezentowane już wcześniej rozwiązania, które podporządkowują ulicę Niepodległości, a przede wszystkim uprzywilejowują ulicę Świdnicką. Jak zapowiadał prezydent Szołemy, mieszkańcy o planowanych pracach będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.